Hej, Zio! Słucham. Nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. To ja a propos naszej Ferba, że wiesz, że oni zawsze wiedzą, co dzisiaj robić. Ale nie martwcie się, oczywiście wcale to nie jest do końca prawda. Witamy was w pierwszym odcinku na moim kanale po Nowym Roku i witamy was w Survivalu. Hej! Na naszym wspaniałym świecie survivalowym. I mamy gościa. Czekaj, czy to... Nie, to są te lamy... Nie, to są te lamy, te ostatnie. Ja tu przypiąłem tylko, żeby one nam nie uciekły nigdzie. Ale no one i tak chyba znikną. No, może tak być. W każdym razie, w poprzednim odcinku żegnaliśmy stary rok i było tam... 5,5 tysiąca obek w górę! Dokładnie, tak? Także jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, również pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I w sumie to chciałam wam życzyć jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku, ponieważ to ten pierwszy odcinek na moim kanale. Zaprosić was na Instagrama, bo Instagram jest takim moim... poza YouTube'owym źródłem informowania was o tym, co się dzieje u mnie bardziej prywatnie, więc wszelkie takie rzeczy dokładnie, związane z prywatnym życiem. Idźcie i followujcie AG na Instagramie koniecznie, słuchajcie. Tak, i wbijajcie też do Zio na Instagrama. Osoba, która jesteś tu po drugiej stronie, tu pokazuję na ciebie palce w tym momencie. Idź zafollowuj AG na Instagramie. I Zio również. Tak. Tak. A my dzisiaj, Zio, przede wszystkim chciałabym zacząć od sekcji komentarzy, ponieważ ona trochę nam wskaże początkowych zajęć. Okej. Okay. Tak bywa, jak oglądam odcinki Agu, to ona zawsze takie ekuma nieogarnięte i ja sobie wypraszam, dlatego że ja przed każdym odcinkiem sprzątam swój ekwipunek i to Zio ostatnio ciągle nie ma miejsca w ekwipunku i ma bałagan. Jak to? A to, że w trakcie odcinka robimy różne rzeczy i ten bałagan się robi, to jest całkowicie normalne. Jakbyś zaczęła mój ekwipunek. Zawsze mam porządek w ekwipunku na początku odcinka. Ekwipunku? Ekwipunku, nie mogę się wysłowić. Ekwipunku. Czapki są z Optifine. Chodzi oczywiście o te świąteczne czapki, których niestety już nie mamy, ale rzeczywiście bardzo dużo osób pisało, że jeśli kupi się pelerynkę, to Optifine właśnie w ramach świąt podarował nam takie czapeczki. To jest interesujące. Tak, ja też się bardzo długo zastanawiałam, skąd one się wzięły, ale już wiemy, także dzięki wszystkim, którzy napisali nam o tym. Dezynfekcja powinna być przed lub w sklepie. I to jest w sumie prawda. O tak, czekaj, dużo mamy płynu? Ty mi na szczęście dałeś 3 butelki, więc jedną butelkę możemy wziąć. Okej, dużo ramek mamy, bo ostatnio rozebraliśmy nasz stół wigilijny. Tak. I jedną z tych butelek możemy sobie przed sklepem postawić. I kolejny komentarz. W jednym z pierwszych odcinków zdobyliście Stefana i nadal go nie posadziliście. I to jest prawda, ziomy, musimy posadzić Stefana. Już biegnę, zaraz przygotuję Stefana. No on gdzieś tam cały czas leży w skrzynce. No on czekał na ten moment, chyba czekał po prostu na nowy rok, nowy Stefan. Ej, to teraz może trzeba byłoby go na miejscu choinki postawić. Ty, to jest dobry pomysł. Chyba, że choinkę zostawimy na przyszły rok. Nie, myślę, że nie. Tylko trzeba doniczkę zrobić taką większą trochę, bo... A mamy jakąś glinę? Właśnie się zastanawiam, mieliśmy na pewno. Czekaj, gdzie my moglibyśmy mamy mieć biały glinę? Konkret, pomarańczową terakotę. Mamy 21 sztuk cegieł. Ale cegły to nie to, ja bym wolał... Konkretową? Wezmę białą doniczkę mu zrobię, tak. Możemy też zrobić mu niebieską, bo tutaj mamy dużo niebieskiego, a bardzo dużo niebieskiego używaliśmy w naszym świecie. Ogólnie podzolu nie da się zmienić za bardzo w trawę, nie? W żaden sposób taki naturalny. Trzeba byłoby skopać i zamienić z powrotem na dirt. O kurde, dobra, trochę to zajmie, ale dobra, ogarniemy. No to co? Rozbieramy w takim razie choinkę. Muszę przyznać, że poszło całkiem sprawnie, tam chyba została... Nie, ona leży, ta lampka? Nie, która? Jeszcze jedna lampka tam na górze została chyba. Nie wiem gdzie. A, na górze, jest, rzeczywiście, widzisz? Ona leży na... Jak ona może leżeć na... Nie mam pojęcia, chyba się coś zepsuło, bo jak rozwalałam bloczki, na których ona wcześniej tam jest leżała... łańcuch, już wszystko wiem. A, no tak, muszę, racja, wejdę na górę do niej. O kurde, zapomniałem o tym. Dobra, i teraz? Wszystko się zgadza? Teraz wszystko się zgadza, dokładnie. Dobra, to wiesz co, zbieram w takim razie ostatnie drewienka. I wiesz co, ja bym jednak chyba skopała ten podzol i po prostu z powrotem odłożyła to, co z tego zostanie, wiesz? Okej, to jest w sumie niegłupi pomysł. Tak, dobra, bo do boju. To się nie zaraża dalej, z tego po prostu powstanie dirt i będziemy mieć już przygotowane miejsce dla Stefana. Powiedz mi, czy ty tam u góry dobudowywałaś te liście? No, chyba tak. Super. Wiesz co, trzeba byłoby się chyba jeszcze raz w takim razie no, wspiąć. Bomba. Słuchajcie, może liście, na rusztowaniu. Liście dobudowane ogólnie nie znikają. No to jest musiałam trochę ukształtować naszą choinkę, trochę ją podrasować. Dobra, już się zajmuję w tym spokojnie. Kończ szybko, bo zaraz będzie ciemno, trzeba pójść spać. Ty, ale mieliśmy zrobić challenge na niespanie. Ale już robiliśmy, w poprzednim odcinku nie spaliśmy, jak zbieraliśmy wszystkie rzeczy, które, wiesz, wsadź tu jeszcze potrzebne. Klocka jednego. Dobra, już wsadzam klocka. Ale to w tym miejscu tak blisko, może blok jeden dalej, wiesz? Nie, no to myślę, że... O, dobra, masz rację. No, będzie lepiej to wyglądało, jak będzie trochę dalej. Dobra, ja tutaj rzucę trochę światła. Myślę, że w ogóle możemy go tak postawić tutaj ona na różniku, w tym miejscu. O, tak, zdecydowanie to nie będzie lepiej. Nam zupełnie przeszkadzało, nie? Bo na pewno będzie trzeba tutaj jeszcze trochę pododawać...
rzeczy, zmienić mówię, most. Stefan! O ja, to o, on! Tak. Dobra. A masz Wunmila? Nie, no co to, musi sam. A, on jest dobra. Samodzielny, słuchaj. Dobra, Stefan, jest... rośnij duży, a my idziemy spać. Chodź, chodź. Idę zobaczyć, czy Stefan wyrósł. Nie, jeszcze nie wyrósł. Potrzebuje trochę więcej czasu. Potrzebuje zdecydowanie więcej bardziej czasu. Bardziej cierpliwi. Ale wiesz co, w tym czasie, kiedy Stefan sobie będzie rósł, my moglibyśmy przygotować jeszcze jedną rzecz, ponieważ odkąd pamiętam, brakuje nam krów. A w tym momencie, przygotowując się do odcinków, wybiliśmy większość krów. Pomyślałam sobie, że moglibyśmy przygotować farmę krówczaków. Okej. Stefan oficjalnie u nas? Co? Mówię, że Stefan oficjalnie u nas. Tak, dokładnie. Tak. Ale wiesz, nie depcz go tam. Nie, go nie depczę sobie za nim, spokojnie. Okay, tylko, czekaj, zastanawiam się teraz tak poważnie, jak tą farmę krówczaków zrobić? Chciałabyś zrobić taką, że karmimy je i one automatycznie się produkują, czy... Tak, i automatycznie się też produkuje skóra. Tak bym chciała. Hmm. Tylko wiem, że to jest trochę niehumanitarne i bardzo dużo osób może mnie za to znienawidzić, dlatego zrobiłabym wizualnie coś, co będzie wskazywało, że mamy farmę krów bezpieczną i humanitarną i ukrytą przed światem nielegalną produkcję skóry. Okej, okay, rozumiem. Już rozumiem mniej więcej, jaki jest pomysł. Zastanawiam się, gdzie to zrobić potencjalnie, żeby to jakoś było tak ładnie skomponowane z naszym światem. Może za sklepem tutaj gdzieś. No ale to właśnie takie rozbudowywanie się w losowy sposób jest, nie? Nie wiem, no, czy to widzisz. No ale porobimy potem ścieżki i będzie całkiem przyjemnie. Może to jeszcze inaczej jakoś trzeba byłoby. Po długich decyzjach stwierdziliśmy, że zrobimy to tutaj za tym jeziorkiem. Może pomiędzy tymi dwoma jeziorkami gdzieś. I ja wpadłam na pomysł, żeby zbudować krowę z wełny. I wewnątrz taką tej krowy... Taką. Co? No. No to duże będzie. Albo... No ale nie, taką niedużą. Chociaż może rzeczywiście wyjdzie duża. No to może budynek z głową krowy w formie płaskiej takiej? Myślę, że spoko, a robimy taką krowę głowy. Tak, musimy taką? Wziąć krowę na czy, wzór i a może zrobimy taką, jak zrobiliśmy kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, ale może... Nie, ja myślę, że trzeba odwzorować tę krowę, no tę głowę, bo no to potrzebujemy trzeba zrobić tak. coś innego. Jasno-szara wełna, brązowa wełna, biała wełna. I? Tyle? No i ciemna szara. I czarna. Dobra, czyli czarna. Od białego do czarnego wszystkie kolory i brązowa. Wyprowadźmy jednego krówczaka, żeby był naszym wzorem, pierwowzorem. Okej. Okay. Ja sobie muszę ją przypiąć gdzieś bliżej, żeby po prostu widzieć. Albo ją zamknąć gdzieś. Czy masz jakiś płotek? Nie, ale tutaj masz płotki przy tym zaraz. No ale to daleko trochę. No ja nie wziąłem niestety, przykro mi. Sprawa ogarnięta, pierwowzór przygotowany i to będzie dokładnie ta krowa tutaj u nas. W sumie tak? ona ma całkiem będzie sympatyczną jej portret. Twarz. Krowo? Tak. Pozuj. Pozuj, dokładnie. Patrzcie w naszą... Musimy mieć chyba zboże, żeby ona, wiesz, zerkała masz, w naszą stronę. Masz wełnę już? Mam. To zacznij budować jej ten wąsy, ten pyszczek tutaj, od tego słupka do tego słupka na górze. Przesunięte o jeden w naszą stronę. Czyli to tak, w ten sposób? Nie, a co, chcesz jej do pyszka wchodzić? No, a nie? Będzie krowa, która nas zjada? To znaczy, no dobra, że może wyżej? Być. Nie, może być, spoko. Dobra, no tutaj o, czarny, tu czarny. Chcesz mi pomóc? Będzie nie, buduj, słuchaj, ja wierzę w swoje umiejętności. Ale krowa pozuje tyłem, to tak nie może być. Tylko tego nie możesz zamurować, nie? No właśnie, dlatego chyba trzeba byłoby o jeden wyżej to zrobić, no to wiesz? Ja zaproponowałem to od razu. A czy masz przygotowane rusztowania może? Nie, ale idę, przyniosę. Dobra, byłoby na pewno miło i na pewno by się nam przydały, bo ja tutaj na craftingu próbuję mamy się... Mamy kota. Co? Biały kot biega. Ale to w takim razie nie jest nasz kot, ale jak chcesz, może być twój kot. No gdzie nie, no ja nie mam parcia na koty. Ja o Jezu, mam alergię i nie chcę ten... Kocie, pokaż się z drugiej strony, bo koty zawsze pokazują inną twarz. No właśnie, o, jakie ma ładne oczy. Ej, ma różne kolory. Jakie słodki. Różne kolory? No jedno jest różowe, a drugie jest niebieskie. Co jest różowe? Czy tam żółte, już nie pamiętam. A jakie. Oczy ma w różnych kolorach. No. Tak. Słodki. Może później go sobie oswoję, ale teraz mamy ważniejsze zadanie, bo musimy zbudować tą krówę. Ej, jeszcze chyba brakuje nam uszu, a nie, bo one są od boku różowe, dobra. Mm-hmm. To od boku, na razie nie wiem, front trzeba zbudować. Dobra, to teraz tak, to tutaj i teraz wypełnienie tutaj robimy też? Tak, chyba wystarczy. A wiesz co, ja wolałabym, żebyś ty to robił, bo wtedy mogłabym kontrolować jak to wychodzi, wiesz? No to dawaj. Proszę. To ja będę twoim instruktorem i będę odczytywaczem twarzy krowy. Dobra. Jak mi idzie? No, idzie ci całkiem dobrze. Nawet ma oczy. I to nawet chyba takie same, jak ma u siebie. Ona ma chyba trochę zeza rozbieżnego, nie, ta krowa? No, tak trochę bym powiedział, że rzeczywiście.
jasnoszary nad oczami. O tak? To znaczy, nie, same podwójne na razie. A w sensie brwi? Mhm. Tutaj? O tak, to w sumie bardziej powieki niż brwi. O, a teraz w sumie... No popatrz, popatrz styka? Na mnie, tak, popatrz. Patrzę. Okej, okay. Tutaj są... Nie ty! A! Tu brązowe. Myślałem, że dobrze do mnie to mówisz. Krowo, spójrzcie tutaj. Okej, okay, kumam już. I tutaj o, cyk, 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 cyk. I pozostałe brązowe. A, czekaj. No, pozostałe brązowe. Fajnie byłoby też jakoś to oświetlić. To, ej, nie dorobiłeś narożnika. To może zaraz, jak pójdziemy spać. Strasznie się śmiesznie tego na to od boku, że wiesz, że ta krowa nie ma dalszej części swojego ciała. Przestrzeni. Mhm. No bo mamy tylko taki w sumie billboard w tym momencie. No albo wiecie, nasz... taka atrapa na dzikim zachodzie, tak jak wcześniej już praktykowaliśmy. Okej, okay, chyba już mamy zrobioną tą twarz, tylko jeszcze pozostaje zrobić rogi. Nie wiem, czy robimy rogi takie wystające od boku. No tak, tak. Teraz to zrobimy wszystko spokojnie. A, czyli w takim razie i uszy będzie trzeba zrobić, czyli trzeba będzie przynieść też różową wełnę. Moment, myślę jak to będzie. Bo ty chcesz zrobić tu. Na szerokość tą głowę tak normalnie. No tak, jak chcę zrobić w przestrzeni, to będzie taka mała krówka. Dobra, to w takim razie idziemy jeszcze po dodatkowe bloki. To w ogóle się zastanawiam, czy nie moglibyśmy całej zbudować. No ale to bez sensu, bo ona byłaby wielka. Nie, bo mogłaby być nad małą całym krową. Naszym tym, nad całą naszą krainą. Ale mogłaby być małą krową z małą, z małym rozmiarem, z małym ciałkiem. Bo krowy małe, one mają dużo mniej ciałka, nie? A głowy mają tej samej wielkości. No, prawda. I tutaj jedno uszko. Tak ma jeden tylko? No, chyba tak. A tam tak... pod rogiem nie ma jeszcze jednego tego piksela? Ma! A, czyli ona to ma taki dwa? Trójkąt, taki trójkąt ma w ogóle. Aha, czekaj. Czyli jeszcze muszę do jeszcze góry. Muszę dwa tam u góry wyciągnąć. O, jeszcze jeden. O. Jeszcze jeden tam na koniec. Tak, 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 na samej górze. Z tyłu. Dobra, i tyle, nie? Dobra. I tak samo po drugiej stronie. Czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak, okay, zgadza się. Okej, wszystko jest okej? Okay? Mhm. Dobra, to mamy załatwione. Coś jeszcze tutaj musimy zrobić. Musimy plamę na głowie jej rozciągnąć. Pokaż głowę od góry. Ale nie podnoś głowy. Okej, to jest taki lejek trochę zrobiony z tego. Ale na górze? Mhm. Że na górze to nie będzie widać. No ale może jednak będzie kiedyś. Zrobię trochę inną, bo w sumie krowy mają różne łaty. No niby pierwowzór tam siedzi, ale już nie będę się bawić w dokładne odwzorowywanie tej głowy. Zrobimy takie coś mniej więcej. Mhm. Pozostałe rzeczy wypełnimy, znaczy pozostałe miejsca wypełnimy brązową. I no od tej strony już mamy głowę prawie że zakończoną. Głowa jest wykonana. Tutaj zrobiłam ukryte przejście, ukryte wejście do wnętrza głowy. I w tym wnętrzu głowy zrobimy tą nielegalną część, także nikomu nie mówcie. Ogólnie to mój pomysł jest taki, żeby stworzyć machinę, w której będziemy machinę. Na jednym bloczku chcę zespawnować mnóstwo krów i tak, żeby gdy zrobi się ich nadmiar, one automatycznie ginęły i wyrzucały skórę, więc będzie potrzebny hopper, który będzie ustawiony pod bloczkiem. Mhm. Czekaj, może w sumie zróbmy to z wełny. Nie mam na razie hoppera, więc tutaj będzie w tym miejscu powiedzmy hopper, który tutaj będzie do skrzyneczki wrzucał te rzeczy. No. A tutaj będzie ustawiony mechanizm i w tym bloczku zespawnujemy krowy. Okej. Okay. Rozumiesz? I będziemy musieli dostać się do tego miejsca od góry. Wydaje mi się, że trzeba będzie zrobić dwa hoppery. One możliwe. One mają skakać jakby w wodzie chyba. Wydaje ja mi się, że to jest mechanizm na wodzie. W tym miejscu, a tutaj drugi hopper i żeby na ten blok postawić bez problemu. Dobra, no masz rację, masz rację. No to w takim razie zróbmy to tak. To, wiesz co, może wciągniemy najpierw krowy tutaj, co? No w sumie to byłoby całkiem dobre rozwiązanie. Tylko mamy trochę mało tych krów, więc no, fajnie byłoby najpierw zacząć, je rozmnożyć. O, widzę, że przeprowadziłeś drugą. Wciągasz już je? No próbuję. Dobra, dobra. To tak, jedną już na wolności zostawimy. No i problem jest taki, że tutaj bardzo ciasne to wejście mamy i ciężko będzie cokolwiek zrobić. Czekaj, to muszę tutaj rozwalić jeszcze bloczek, bo one chyba się zatrzymują. Nie, to nie jest kwestia tego bloczka, tylko kwestia tego, że... wiesz co, jakbyś podbudowała pod nimi schody takie 2x2, żeby były tylko. Okej, okay, jeszcze jeden, super. O. I one już sobie dadzą radę raczej, żeby tu wejść. Ociągnij je na sekundkę, muszę postawić tutaj bloczek. Teraz o ten blok muszę postawić hopper w ten sposób. Nie, Aga, nie tak. Czekaj. W ten sposób i w ten sposób. On ma nie iść w dół, tylko ma iść właśnie do tego hopera. Okej. Okay. Czyli w sumie teraz już możesz je tam wciągać. Dobra, ale mogę je wciągnąć tutaj pojedynczo, to jest największy problem.
Najpierw zamurujmy to miejsce tak na dwie ścianki, żeby ona nie mogła wejść do góry, nie? Jest w dobrym miejscu? Nie, nie, właśnie, czekaj, no to zrób, Aga, najpierw taką tubkę, no bo przecież problemem jest to, że ona nie może tu wejść przez to, że jakby ma schody dookoła, nie? No teraz już powinno być okej. Okay. No powinno być okej, okay, powinno. Okej? Okay. Dobra, i teraz muszę ją zamurować. No. Tak? I drugą będziemy musieli wciągnąć po prostu tutaj w to miejsce i jeszcze raz dobudować jeszcze jeden poziom. Nie trzeba będzie dobudować drugiego poziomu, tylko trzeba ją tutaj wsadzić. No i zamurować tutaj. No nie, ale ona już tam wpadnie, tylko musisz ją popchnąć od... Okej, nawet nie musiałaś. Dobra, jest. I teraz tutaj na środku trzeba byłoby umieścić płotek. Czekaj, bo mam problem, bo... Kurde, no nie mogę odpiąć smyczy. To trudno, dobra, zostaw smycz, jak puścisz, okay, to ona spadnie do hopera. Wylać tam wodę na dole? Wiesz co, bo wydaje mi się, że ona była wylana, ale tutaj na górze one były zamurowane słupkiem, tak, żebyś ty mógł od góry je to karmić. To jeszcze zamuruj tutaj. W ten sposób tutaj, musisz się odsunąć, bo no. Nie mogę zamurować. Nie mogę, stoisz. Ale gdzie? Aha, na tym, dobra, bo ja nie rozumiałem, o co chodzi. O, i teraz rozwalamy te bloczki. Sorry, czekaj. One stoją tak? W wodzie jakby. Mhm. I my możemy je karmić od góry, a potem one będą się zabijać w tym bloczku i powinno wypadać już to, co nam, okay. Znaczy nam zależy, czyli skóra, nie? Teraz można byłoby odbudować tą podłogę tak, jak miała być. Dobra, widzę, że zajmujesz się, okej. Okay. W tym miejscu zrobimy sobie wejście, żeby móc się dostać do karmnika. I potrzebujemy jeszcze tylko trochę zboża, żeby je rozmnażać. No i tą małą krowę mamy tylko jedną, więc gdziekolwiek ona w ogóle poszła. Trzeba będzie na pewno przyprowadzić krowy, żeby wolne sobie chodziły w tym miejscu na dole. Czemu nie mówiłaś, że zamurował to wcześniej? Mówiłam ci o płotkach, ale trudno. Gdzie ty chcesz te płotki? No po prostu, żeby tutaj odgrodzić tak naokoło. I tutaj zrobimy bramki. Masz może furtki? Mam. Dobra, to podaj mi je. O, albo postaw. Zobaczmy, jak to działa. Okej, mogę je rozmnażać i teraz tutaj będą pojawiać się małe krowy. One będą się pojawiać tutaj... Czekaj, tylko co je będzie zabijało? Zabijać będzie bloczek, tak? Bo będą się rozpychać na boki. Tak. To powinno ilości, działać w ten sposób, nie? Mhm. Okej. Okay. Bo ja, tak jak mówiłam, nigdy nie robiłam tego mechanizmu, ale wiem, że istnieje i wiem, że da się go stworzyć. Super, ja już tutaj kończę przygotowywanie ogrodzenia. To mamy załatwione. Teraz przydałoby się znaleźć tą jedną dziką krówkę, która chyba nam nawiała gdzieś. Dobra, najwyżej wyciągniemy sobie skądś jakoś może. Jest problem, bo na tym świecie bardzo mało krów się pojawiało w ogóle. No ale dobra, uzupełnimy sobie krówczarnię w przyszłości. W ten oto sposób myślę, że możemy się pożegnać z wami. Kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie, jak wam się podoba nasz projekt Krowa. My się z wami dzisiaj żegnamy. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Wbijajcie do ziobo, udzio. W przyszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu? Jutro. Jutro pojawi się odcinek z nowej serii, ale w przyszłym tygodniu będzie odcinek z Minecraft Survival. Także subskrybujcie, dzwonkujcie i życzymy wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa pa. Na razie.